jedna duża wada, ale trzy zalety. Oto test amortyzatora RST First. Witam Was serdecznie. Czas podsumować, dlatego że żaba wraca do Meridy, widelec też muszę zwrócić do RST. Koniec testów. W ramach testów mieliśmy objazd trasy Kaczmarka, mieliśmy zawody MTB Kaczmarek Electric. No i mieliśmy trochę jeżdżenia po moich górkach, po moich piachach, żwirach, hopach i korzeniach. Jak się sprawuje widelec? Trudno mi jest go podsumować, myślę, że pomogą mi ci, którzy ten widelec posiadają, ale na pewno podam wam kilka cech. RST First tak naprawdę to jest F1 RST, bo i to jedynka, jeżeli zobaczycie gdzieś, gdziekolwiek, w sklepach czy na samej stronie RST, tu mamy jedyneczkę, czyli mamy F1 RST. Dosyć fajne. W ogóle RST to był mój pierwszy w życiu widelec amortyzowany w 100% elastomerowy. No ale wracamy do Firsta. First jest trochę tańszy od Manitou Markora, którego dla Was testowałem i na pewno będą pytania, czy wybrałbym tego, czy Markora. O tym Wam za moment będę się starał powiedzieć jak najwięcej, ale cechy Firsta. Zaczynam od dużych zalet. Po pierwsze, cena. Mamy tutaj wyraźnie poniżej 1000 zł, to będzie około 800 zł. Dostajemy widelec powietrzny z podstawowymi możliwościami regulacji oraz z manetką blokady na kierownicy, o której za momencik. Więc cena, fakt, że jest on powietrzny i posiada manetkę, to trzy duże zalety tego widelca. Cechy główne. Mamy w lewej goleni regulację napięcia, czyli napięcie sprężyny poprzez pompowanie. Tutaj mamy ładną zakręteczkę, która wcale nie wygląda tanio, wygląda to fajnie. Zatem po lewej stronie zawór ciśnienia powietrza, po prawej stronie mamy blokadę i to blokadę stałą 100%. Nie mamy regulacji tłumienia kompresji, mamy całkowicie zamykaną blokadę. I tutaj u dołu mamy ładnie bardzo klikającą regulację tłumienia odbicia. Mamy więc podstawowe możliwości regulacji widelca. Po pierwsze, każdy go ustawi pod swoją wagę. To jest olbrzymia przewaga tego typu widelca od tańszych o stówę, nawet 200 widelców sprężynowych. Blokada działa świetnie. Jest intuicyjna, ponieważ wymaga dwóch zupełnie innych ruchów. Czasami palec może ześliznąć się z małej dźwigienki, ale to da się naprawić, przyklejając tutaj coś bardziej ciernego. Świetnie. Poza tym na pancerzu mamy śrubę baryłkową do regulacji, do takiego ustawienia, żeby na pewno nam blokowała i ładnie się otwierała. Pięknie. I to mamy w komplecie. W Manitou Markor musimy dopłacać ponad 100, pamiętacie? Więc to jest bardzo duża zaleta. Sztywność amora. Ten amor waży prawie 2 kg, około 2 kg w tym zestawie, koło 29er, więc będzie ponad 200 g cięższy od Manitou Markora, to jest jego wadą w porównaniu do Markora. Sztywność porównywalna, nie szukajcie większej sztywności w amortyzatorach, które kosztują powyżej 2000 zł, i 3, i 4, i 5. To będą amortyzatory sztywniejsze, bo po prostu mają dużą masę. W porównaniu do Markora mamy 32 mm, nie 30, więc tak naprawdę możemy się spodziewać jeszcze większej sztywności. No dobra, moja siwa broda musi się z Wami tą mądrością podzielić. Ten widelec ma strasznie duży efekt przyklejenia. Strasznie duży. Największy efekt przyklejenia, jaki widziałem w jakimkolwiek widelcu powietrznym. To jest największa wada tego widelca. Oznacza to, że ten widelec nie będzie bardzo czuły, on nie będzie wybierał drobniejszych nierówności za bardzo. Nie chodzi nam o to w budżetowym widelcu, ale mówię Wam o tym. Różnica między nim a Markorem jest duża. Nie wiem, czy to się dotrze, może się dotrze i tutaj prośba do Was, napiszcie, czy to się dociera w Waszych widelcach,
Może można użyć jakiegoś triku, jakiegoś haka, tak żeby wlać jakiś dodatkowy olej i żeby rozruszały nam się w środku tuleje. Tego nie wiem, ale efekt przyklejenia, jak widzicie, jest. No tak, jak wygląda w rowerze? Moim zdaniem wygląda pięknie, bo jest grubszy, widać go bardziej. Jest lśniący, mamy tutaj aluminium, mamy magnezjum pomalowane na czarno. Świetnie. Dobrze, jakiego bym kupił w takim razie? Czy kupiłbym Manitou Markhora, czy kupiłbym Firsta? Markhor działa lepiej, bo nie ma takiego efektu przyklejenia. I jedna rzecz, o której nie wspomniałem, First ma lepszą progresję, to znaczy czujemy, że im głębiej wchodzimy w skoku, tym więcej siły trzeba użyć, by docisnąć widelec bardziej. Czyli nie będzie go tak łatwo dobić jak RS-ciaka. Przepraszam, jak Mańka. Mamy ponad 200 gramów wagi więcej, no ale mamy... Jaka to będzie różnica w cenie? Z manetką licząc do Manitou to będzie 200, około ponad 200 zł różnicy. One są bardzo blisko siebie. Na tym poziomie naprawdę nie szukałbym tego, co się mówi performance, tak? Czyli zyskiwanych sekund na zawodach. Choć może, chciałbym zyskać jak najwięcej w tej cenie. Nie wiem, czy nie wybrałbym RST. No dobra, wiem, jakbym zrobił. Pokierowałbym się opinią tych, którzy by mi napisali, jak RST sprawuje się po kilku miesiącach. Jeżeli chodziłby w miarę płynnie, wybrałbym 200 gramów cięższy i około 200 zł lżejszy RST F1 RST, czyli First. Tak właśnie myślę. Poza tym sami widzicie, że na zawodach ten widelec nie tylko mi nie przeszkadza, ale pomaga, daje radę, można jechać mocno, można mu zaufać, można puścić hample, po prostu... To działa. Ludziska, pamiętajcie, forum.shybike.pl, obecność obowiązkowa. Zapraszam Was też do grona moich patronów. I no dobra, możecie jeszcze obejrzeć jeden albo dwa odcinki z playlisty, a potem ruszamy na rower.